coraz częściej. Choroby tego typu jak miażdżyca, choroby tego typu jak udary mózgu, każdy z nas, proszę Państwa, dożywa tego okresu, etapu w swoim życiu, kiedy wchodzi w strefę udaru, w strefę zawału. Każdy z nas. I każdy z nas winien widzieć w tej alternatywie, o której chcę mówić, coś na siebie, coś na siebie. A więc i walistwa. Choroby psychiczne z depresjami. Coraz częściej samobójczymi według statystyk. Choroby alergiczne, nowotwory. No cóż jeszcze można mnożyć? Proszę Państwa, nawet zaparcia już są chorobą społeczną, nie mówiąc o tym, że zespół jelita nadwrażliwego. Tysięcy lat. Nie są w stanie pokonać tych chorób. I trwa obecnie pościg w nauce do naśladowania naturalnych biotechnologii. A my, proszę Państwa, nie musimy wynachodzić nowych biotechnologii. Zwyczajnie oczekiwania bardzo wielu dziedzin medycyny jeszcze. Chcę powiedzieć, że pszczoły, proszę Państwa, produkują trzy rodzaje produktów. Pierwsze to są te, które pszczoły przynoszą do nas, tylko są nosicielami. Przynoszą. Prawda, nektar, przetwarzają go. I trzeci rodzaj to są to, które wydzielają same. To jest jad i, już Państwa, jad i mleczko pszczele. I mleczko pszczele. A zatem tych produktów bardzo wiele tak zwanych czynników ryzyka dla naszego zdrowia. To są różne czynniki. Od palenia, od alkoholu, od suplementów diety, od żywności wysoko przetworzonej, od detergentów, od pestycydów i tak możemy mnożyć. Ale do tej listy proszę sobie dopisać leki. Leki, proszę Państwa, stały się czynnikami ryzyka dla naszego zdrowia. To jest fakt bezsporny. Która numer raportu 466 napisane jest tak. Pacjent udający się do lekarza narażony jest na niebezpieczeństwo większe z leczenia aniżeli z choroby podstawowej. To pisze również zagrożenie dla naszego zdrowia. No to w takim razie nie twierdzimy, że są złe. Co dziesiąty człowiek żyje dzięki lekom. Co dziesiąty człowiek. Ale niestety osiągnęliśmy pewne apogeum, w którym leki zaczynają nie wydłużać życie, ale go skracać lub czynić społecznie i indywidualnie bezwartościowe. Są obłożone pacjentami z przeleczeniem. Średnio polski pacjent bierze 4 do 6 leków. Chciałem tutaj, bardzo prosiłem pana Kasznewicza, żeby ze mną wystąpił pan doktor Kapliński, który w sposób fantastyczny w Polsce, u nas, realizuje koncepcję apiterapii. I zobaczycie Państwo, jakie ma wyniki. Znakomite. To jest właśnie obraz tego, co można.
Drodzy Państwo, w takim wypadku no szkoda, że tego nie można przesłać i żebyście Państwo mogli sobie wysłuchać tego wykładu. Ja tylko może tak pokrótce powiem te elementy takie najważniejsze, które mi utkwiły w pamięci. Mam pytanko, słychać mnie już? Jest dobrze? Nie wiem, czy tutaj te słuchawki sobie podłączałem tak, jak powinno być. Jest ok, dobra. Drodzy Państwo, Pan Profesor mówił o tym, że leki dzisiaj są tak naprawdę zagrożeniem dla zdrowia. Są czynnikiem ryzyka, że mimo postępu i no, tysięcy leków, tak naprawdę dzisiaj no, leki przedłużają to życie. Stwierdził również o tym, że z tym, że jakie to jest to życie, prawda, jaka jest jakość tego życia. Podawał tutaj dane, że dzisiaj na świecie 1/10 ludzi żyje dzięki lekom. Pomijam jakość tego życia, tak? Podawał również o tym, że w Polsce średnio każdy pacjent przyjmuje 4 do 6 leków dziennie. Bezkrytycznie, no bo pan doktor przepisał, a często i dużo, dużo więcej. Mówił również o tym, o czym ja już kiedyś wspominałem, że nie ma badań, które mówiłyby na temat, jakie zachodzą reakcje, interakcje między poszczególnymi związkami zawartymi w poszczególnych lekach. Mówił między innymi również o tym, że taki preparat jak Gripex w Stanach jest niedopuszczony do obrotu i do sprzedaży. Z kilku powodów. Między innymi sama nazwa Gripex już sugeruje grypę, gdzie no, Państwo jesteście ludźmi świadomymi, zdajecie sobie sprawę z tego, że to, o czym myślisz, to zasilasz, czyli sama nazwa niejako przywołuje już gdzieś tam do podświadomości to wszystko, co wiąże się z grypą. Mówił również o takim wstydliwym raporcie WHO, który został opracowany i schowany głęboko do szuflad, do którego WHO się nie chce przyznawać. Ja nie pamiętam dokładnie numeru teraz, coś koło 466 chyba, w każdym bądź razie. Z raportu tego wynikało, że pacjent udający się do lekarza narażony jest na większe ryzyko utraty zdrowia, aniżeli wtedy, gdy przychodzi już chory. Ten raport został sporządzony tam przez odpowiednio wytypowanych naukowców i lekarzy, no i nie jest upowszechniany, no bo tak to dzisiaj wygląda. Sami sobie zdajecie Państwo, że branża zdrowotna jest potężną gałęzią, w cudzysłowie, przemysłu. Mówił również o tym, że bardzo dużo ludzi dzisiaj, można się przejść do szpitala i popatrzeć, to bardzo dużo osób dzisiaj w szpitalach, tam gdzie leczy się zatrucia, to nie są osoby zatrute grzybami albo osoby, które zatruły się, bo zjadły jakąś tam roślinę, że to są pacjenci, którzy leżą tam, on użył takiego określenia, z powodu przeleczenia, że za dużo leków przyjmują. Ja kiedyś też wspominałem, że w Polsce parę tysięcy osób umiera z powodu nadużywania leków przeciwbólowych. I na oddziałach toksykologicznych tak naprawdę leżą ludzie, w których organizmach no, zaszły różnego rodzaju nieprzewidziane no, sytuacje zatruwające ich organizm w wyniku zbyt dużego przyjmowania i zbyt długiego przyjmowania różnego rodzaju leków chemicznych. Mówił również o tym, że akurat na tym spotkaniu tutaj było pytanie, co to było za spotkanie. To było spotkanie w ramach spotkania dziennikarzy Globetrotter i tutaj przy okazji no, pokazała się taka firma Bartnik Sądecki. Jest to przedsiębiorstwo pszczelarskie zajmujące się no, dostarczaniem miodów. Śmiem twierdzić po tym, co zobaczyłem i usłyszałem najwyższej jakości do sklepów.
Ja mam nadzieję, że oni na tej liście produktów ekologicznych u nas się prędzej czy później znajdą. W każdym bądź razie pan profesor bardzo mocno współpracuje z właścicielem tejże firmy. Był też lekarz, który przyjmuje w Warszawie, który no, leczy właśnie apiterapią. Co to znaczy apiterapia? Apiterapia jest to leczenie wszelkimi produktami uzyskiwanymi od pszczół. I tak naprawdę tutaj wszystko to, co pochodzi z ula, ma właściwości lecznicze. Mówił również profesor o tym, że najlepszym pokarmem, najlepiej przyswajalnym, nie ma drugiego takiego pokarmu przyswajalnego przez nasze organizmy, jak właśnie, i tutaj uwaga, pyłek kwiatowy. Macie Państwo okładkę książki Pyłek kwiatowy i pierzga w lecznictwie klinicznym. Ja tą książkę już pożyczyłem osobie, która bardzo potrzebowała tego, żeby sobie uświadomić, jak wielkie znaczenie w naszym odżywianiu mają właśnie tego rodzaju produkty, pokarmy naturalne, uzyskiwane w przyrodzie, one już są. My nie doceniamy tej ogromnej pracy, jaką wykonują te małe pszczółki, które zbierają pyłek kwiatowy. Ten pyłek kwiatowy, no to jest chyba esencja tego, co dają nam rośliny. To są no, tysiące, miliony lotów i tak naprawdę, żeby uzbierać ten pyłek, pyłek później jest przerabiany, przepraszam, przerabiany przez pszczoły, między innymi na miód. Miód już jest tym takim, można powiedzieć, produktem wtórnym. W każdym bądź razie, no dużo też ciekawych rzeczy dowiedziałem się na temat samych pszczół, tego wszystkiego, co one robią, tak, że one nigdy nie śpią, że pszczoły nie zdychają, jak to niektórzy mówią, tylko po prostu umierają, to akurat wiedziałem, że to są bardzo, bardzo pożyteczne stworzenia, które dostarczają nam najlepszy pokarm. I tutaj były też podane dane statystyczne. No, co prawda ja jestem daleki od wzorowania się na Zachodzie, no ale tutaj powiem szczerze, chylę czoła, tak? Bo jeżeli okazuje się, że w takiej Belgii, w Niemczech czy we Francji średnio na jednego obywatela rocznie zjadanych jest prawie 6 litrów miodu, no to o czymś to świadczy. A wiecie Państwo, ile tego miodu zjadają Polacy średnio, statystycznie? 0,25 ml, czyli ćwiartkę tak naprawdę. I no, są to dane wręcz zastraszające. Tutaj profesor użył takiego porównania, że pyłek kwiatowy jest najlepszym suplementem diety. W pyłku kwiatowym są wszystkie witaminy, są wszystkie mikroelementy. Ja powiem troszeczkę może od siebie. Ja pyłek kwiatowy już od ładnych paru lat zjadam. Mam taki rytuał, że zawsze wieczorem sobie w letniej wodzie rozpuszczam łyżkę, dużą, dużą taką łychę miodu. Później dosypuję pyłku kwiatowego, wyciskam sok z cytryny i to tak sobie stoi do rana. Nad ranem jeszcze tylko soku dodaję z cytryny i sobie wypijam na czczo. Zadałem panu profesorowi pytanie, czy dobrze robię, tak? Bo tutaj kiedyś z państwem się podzieliłem również informacją, że miód powinno się spożywać z witaminą C, wtedy większą korzyść nasz organizm uzyskuje z takiego pokarmu. No, profesor był no zadowolony, szczęśliwy, był nawet zdziwiony, że ktoś właśnie tak codziennie, no bo ja praktycznie rzecz biorąc już ponad 5 lat ten, oprócz różnych suplementów, ten pyłek kwiatowy z miodem spożywam. I to z takich ogólnych informacji. Druga rzecz, że to jest to, co takie najważniejsze utkwiło mi w pamięci. Był również pan doktor, już Państwu powiem, jak się nazywał doktor. Zresztą doktor Arkadiusz Kapliński.
specjalista endokrynologii, ginekologii i położnictwa, bardzo dużo właśnie opowiadał na temat tego, jak prowadzi kobiety w ciąży, kobiety, które często mają duże komplikacje wynikające z własnych chorób odziedziczonych albo no, przez siebie, że tak powiem, w cudzysłowie wyhodowanych, kobiety, które są z zagrożeniem w przypadku cukrzycy. I ktoś by powiedział, no tak, cukrzyca, miód, przecież to jest sprzeczność. Otóż nie. Miód jest rewelacyjnym źródłem węglowodanów, bardzo, bardzo łatwo przyswajalnych węglowodanów. I tutaj, co ciekawe, przy miodzie uzyskuje się również poprawę wyników przy cukrzycy, nie tylko u kobiet, które są w ciąży. Te kobiety, były tam dwie panie, które przyszły razem z doktorem i one troszeczkę tam, ja z nimi rozmawiałem. Jedna pani w zaawansowanej ciąży, ona zjadała kilogram miodu tygodniowo. Była zachwycona wynikami. Opowiadała również o takiej sytuacji, gdzie bo tutaj często się zdarza przy opowiadaniu o efektach różnego rodzaju, że ludzie zarzucają, że inni, tak, że to jakaś sugestia i tak dalej, i tak dalej. No ale trudno mówić o sugestii w przypadku zwierząt. Mówiła o psie, który wpadł pod koła samochodu. Oczywiście, że naturalny, a nie syntetyczny. Ja nigdy nie mówię o syntetycznym. O syntetycznych rzeczach. Mówimy o naturalnym miodzie, także drodzy Państwo, oczywiście o miodzie, który jest dookoła nas. Tutaj również mówił o tym pan doktor już, że każdy miód ma inne cechy charakterystyczne. Wszystko zależy od tego, w jakim ekosystemie, w jakim środowisku był zbierany ten miód. Także tutaj specyficzne właściwości tego miodu są uzależnione od regionu, z którego pszczoły zbierały pyłek. I tutaj kłania się to, o czym, co mówiliśmy już wcześniej o fizyce kwantowej, to o czym mówiliśmy przy okazji tego, jak przypominałem Państwu Nostradamusa jako lekarza, tak, który mówił, że powinniśmy jeść to, co rośnie dookoła nas, bo te rośliny, które rosną w miejscu, gdzie mieszkamy, te rośliny mają przeciwciała na choroby, które panują w regionie, w którym mieszkamy. Doktor mówił również o miodzie z Kanady. Zresztą każdy z miodów ma swoje specyficzne właściwości. On mówił o tym, że on ma zestawy miodów z różnych regionów świata, między innymi z Nowej Zelandii, między innymi również z Kanady. Ja tutaj tak jednym okiem patrzę na to, co Państwo piszecie również na czacie. Ale tak czy inaczej, no nie zastąpi to miodów, które są w regionie, w którym się urodziliśmy. Ja wracam do Anastazji, która również między innymi mówi o tym, co jest dookoła nas i że tutaj są te składniki najbardziej właściwe dla osób, które w danym rejonie się urodziły. I nie chodzi tylko o samą czystość, tak? Chodzi też o bardzo wiele innych subtelnych rzeczy, takim na poziomie molekularnym, które no nie są do wychwycenia i do zbadania. Zresztą w przypadku miodu no nie da się uzyskać w sposób sztuczny tych właściwości, które są w miodzie. I tutaj pan doktor wyraził taką opinię, ja nie użyję nawet słów, których oni używali, bo były bardzo dobitne, każdy ma pewnego rodzaju specyficzny sposób wypowiadania się ze względu na własną osobowość, ale no, pan doktor mówi coś takiego, że pan Arkadiusz Karpiński, że gdyby pyłek kwiatowy, gdyby miód można było opatentować, to byłby to najdroższa odżywka, najdroższy dla sportowców i najdroższy suplement diety. Tylko my tego nie doceniamy. Traktujemy miód jako dodatek do jedzenia. Czasami się zdarzy komuś raz na długi okres czasu, nie wiem, miodem posłodzić jakiś napój, miód wylać na kanapkę, tak? Ale to jest zdecydowanie za mało. Za mało spożywamy tych produktów pszczelich i później są choroby, tak? Tak jak kiedyś Państwu mówiłem, no, byle co jesz, byle jak wyglądasz, śmieci na wejściu, no to z czego ten organizm ma budować w tym momencie no kolejne komórki. Także
bardzo ważna taka, uważam, uwaga, tak, że no nie doceniamy tego, co mamy tutaj pod nosem i czasami zabijanie się, szukanie produktów tańszych o, nie wiem, złotówkę, 2-5 jest bezsensem, bo oczywiście możecie Państwo w marketach kupić miody. Ja nawet ostatnio tak byłem w, gdzie ja byłem, w Carrefourze i tak się przyglądałem, co tam jest na półkach. I znalazłem miody Bartnika Sądeckiego, ale były też miody też stamtąd, dużo, dużo tańsze. Z ciekawości przeglądałem skład i to była mieszanina miodów z Azji i z Ameryki Południowej. Zresztą też trochę się dowiedziałem przy okazji, może Państwu też podzielę się, no bo to były dla mnie takie pewne nowości, bo dużo się mówi o tym, że najlepszy to jest miód spadziowy. Ja zawsze tak nie potrafiłem sobie skojarzyć, co to znaczy spadziowy, w jaki sposób, tak? Okazuje się, że w lasach jodłowych, no, miód spadziowy jest charakterystyczny dla rejonów, gdzie są lasy jodłowe, ponieważ oni tam z południa Polski byli, więc oni mówili, że to są takim zagłębiem lasów właśnie jodłowych. W tych lasach żyją mszyce, które wydalają, ich odchody spadają z jodły na liście, na różne rzeczy, pszczoły zbierają to. Są pewne mrówki, które nawet chronią te mszyce, żywiąc się tą wydzieliną z tych, od tych mszyc. Pszczoły to przerabiają, właśnie przerabiają na miód spadziowy. Dlatego on jest taki drogi, dlatego on ma też takie specyficzne właściwości. Jeżeli pszczelarz, na przykład jest pora taka w roku, że kwitnie lipa, nie w odpowiednim momencie, kiedy lipa przestaje kwitnąć, nie wybierze miodu, no to w tym momencie, mam w tym momencie mieszankę z innymi pyłkami. To są tak zwane miody wielokwiatowe. Wiadomo, że miód, który jest wybierany wtedy, kiedy i te pszczoły są niepokojone w trakcie lata, wtedy, kiedy jeszcze nie są przepełnione tam te wszystkie plastry, taki miód musi być droższy. I w zależności od tego, jakie ma właściwości taki miód, no to na inne, że tak powiem, specyficzne elementy w organizmie oddziaływuje bardziej lub mniej. Ale tak czy inaczej, no nie można powiedzieć, że miód oddziaływuje tylko na daną strefę. Ja tutaj mam Państwu w tle, pokazuję tą książkę i tutaj może troszeczkę sobie o tym tak bardzo ogólnie powiemy. To jest taka książeczka napisana bardzo naukowym językiem dla sceptyków, właśnie dla lekarzy, którzy no, lubią się posiłkować takimi namacalnymi dowodami, tak? To są wyniki badań w różnych przypadkach. Zresztą taka mała dygresja. Ten doktor, o którym już wspominałem Państwu, no, zwiedził trochę świata w ramach swojej praktyki i powiedział coś bardzo fajnego, coś, o czym ja mówię, co mi się podoba u lekarzy, że ze swoich obserwacji doszedł do wniosku, że tak naprawdę leczy natura. Ale to, co jest ważne, ja to często powtarzam, że te takie cechy doktora Judyma, który obserwował i wyciągał wnioski, są bardzo rzadkie w dzisiejszym świadku medycznym. Dzisiaj często lekarze, bojąc się wychylić, w czambuł stosują to, co im się z góry narzuca w procedurach przy danej jednostce chorobowej. Tutaj, rewelacyjny przykład lekarza. Ja zawsze mówiłem, że tacy lekarze już są. Lekarza, który nie walczy z tym całym systemem, po prostu robi swoje. Leczy pacjentów miodem, stosuje apiterapię, mówi, że czasami mu się zdarza jakiś lek dodatkowo dołożyć do tego, ale bardzo rzadko. A ja przepraszam, jeszcze tylko wrócę do tego psa. Ten pies był, weterynarze nie dawali mu szans na to, że przeżyje. Był karmiony miodem i o dziwo ten pies jadł ten miód. Rany miał smarowane i propolisem i miodem. Miód bardzo fajnie konserwuje, także nie wiem, czy Państwo wiecie, że zwłoki w Egipcie faraonów były konserwowane właśnie w miodzie i były balsamowane miodem, także tutaj od tysięcy lat legiony rzymskie używały miodu i miały zawsze ze sobą zapasy miodu. To są no, właściwości, których nie ma żadna inna substancja, mieszanina na tej planecie i tego się nie da podrobić.
Także jeżeli chcecie Państwo no, zachować długo zdrowie, no to ja tutaj dwoma rękoma podpisuję się pod tym wszystkim, co dają nam pszczoły i każdy z elementów, który jest produkowany. Dowiedziałem się na przykład o bardzo ciekawym rzeczy, o tak zwanym wosku sekcyjnym. To jest taka rzecz, która czym ten woskiem w ogóle pszczoły zalepiają plastry, ale to jest tak na samym wierzchu, to pszczelarze wyrzucają. Był taki młody chłopak, który pracuje właśnie w Bartniku, ma swoje ule, właśnie bardzo ciekawie opowiadał o różnego rodzaju rzeczach, które są związane. Na co dzień tego no, człowiek nawet nie jest w stanie usłyszeć. Ale wracamy do książki Zaburzenia przemiany lipidowej. Drodzy Państwo, zobaczcie, jak na wiele rzeczy oddziaływuje miód. Tutaj są jakieś dane. Ja nie powiem szczerze, nie potrafię tego interpretować, więc nie będę się wysilał, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, na jakie rzeczy, na jakie dolegliwości były prowadzone badania. Miażdżyca. Tutaj niejasno. Niektóre zdjęcia może są nieostre, więc przepraszam. Podwyższenie aktywności adaptogennej. Podwyższenie odporności fizycznej. Ja myślę, że każdy sportowiec, jeżeli poważnie myśli o tym, by mieć długotrwałą wytrzymałość, dzisiaj sport jest, nikomu nie chodzi o krótkie wyniki na krótką metę, tak? No to musi stosować miód. Oczywiście przy miodzie to nie są efekty na drugi dzień, za tydzień, za dwa. No to już trzeba w miesiącach, że tak powiem, liczyć, żeby zauważyć efekty, ale te efekty są właśnie na poziomie komórkowym. Bardzo dużo mówił pan profesor Czarnecki właśnie o tym, że apiterapia cudownie wpisuje się w coś, o czym mówimy, a nazywamy to medycyną komórkową. Także no tutaj nie będę Państwu, że tak powiem, wysilał się i czytał różne rzeczy. To są wyniki badań. Grupa kontrolna, grupa badana, tak? Grupa kontrolna, która nie przyjmowała. Znaczy, ja nie wczytałem się jeszcze dokładnie tą książkę. Wpływ pyłku kwiatowego na krwinki białe o charakterze odpornościowym u alpinistów. Proszę bardzo. Eozynofile, limfocyty, monocyty. I w grupie kontrolnej wyniki są większe, tak? To nie są rzeczy może zauważalne od razu, ale te wyniki, no samopoczucie się poprawia z czasem, na pewno. Takie osoby są bardziej odporne, wytrzymałe, nie zapadają na różne dolegliwości. Podwyższenie sprawności psychicznej. Proszę zobaczyć, że przy zasypianiu o 42% lepiej zasypiało się tym osobom, które stosowały miód, tak? Przy uczenie 50% lepiej, zapamiętywanie 27%, spadek bólów migrenowych głowy o 30%, nerwowość o prawie 38%. Drodzy Państwo, to może niby nic, ale dzisiaj mamy plagę. Ludzie są przemęczeni, zmęczeni, żyć im się nie chce i tak dalej, i tak dalej. Ale to też jest wynik właśnie tego, czym się odżywiamy na co dzień. Ja powtórzę tą swoją maksymę. Wyglądasz tak, jak to, co jesz i czujesz się tak, jak to, co zjadłeś, jak czuło się to, co zjadłeś, nim to zjadłeś, tak? Taka powiedzmy sobie parafraza. Podwyższenie odporności immunologicznej. I te wyniki, tutaj były nawet, rzuciło mi się coś w przypadku Czarnobyla, ale to będziemy mieli dalej, również badania u osób, które były poddane różnego rodzaju promieniowaniu. Choroby układu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Tutaj są wszystkie w tej książce podane efekty pozytywne w przypadku tychże dolegliwości i w porównaniu do grupy badawczej. Dysbakterioza jelit, przewlekłe zapalenie wątroby, choroby pęcherzyka żółciowego. Przewlekłe zapalenie trzustki, enteropatia cukrzycowa, choroby gruczołu krokowego, przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego, zatrzymanie wydalania moczu spowodowane łagodnym przerostem gruczołu krokowego, choroby krwi, niedokrwistość z niedoboru żelaza. Generalnie poprawiają się wszystkie wyniki krwi przy takim systematycznym jedzeniu miodu.
A co jeszcze było bardzo ważne, o czym mówili obydwaj panowie, to to, że, bo niektórzy się boją, tak? A jak ja długo to mam brać? Często słyszę takie rzeczy, tak? No jak ta, a jak długo chcesz być zdrowy? Takich pokarmów jak naturalne pokarmy roślinne, które są w 100% roślinne, gdzie nie ma interakcji, no nie ma zagrożenia, że się przedawkuje. Tak samo jest z produktami pszczelimi. No on nie da się przedawkować produktów pszczelich. Nie da się, po prostu się nie da. I tutaj efekty są tego takie, że jeżeli organizm sam to reguluje, jeżeli ktoś ma nadczynność, wraca to, produkty pszczele regulują wszystko, doprowadzają do homeostazy organizmu. Jeżeli ktoś ma niedoczynność, organizm dochodzi do równowagi, nie powoduje przegięcia w drugą stronę, co znowuż przy lekach chemicznych jest zauważalne. Podawane ludziom sztucznie hormony, jeżeli ich się za dużo poda, powodują, można przejść z niedoczynności w nadczynność albo z nadczynności w niedoczynność. Czynność. Przy produktach w 100% roślinnych i przy produktach pszczelich nie ma czegoś takiego, więc takich produktów nie da się przedawkować. Ja myślę, że to jest bardzo ważna informacja, bo bardzo często ludzie boją się, tak, cukier jak on słodzi codziennie trzy łyżeczki do herbaty, pije tych herbat załóżmy 5 czy 10 w ciągu dnia, to nie ma problemu, ale jak ma miodu zjeść łyżkę, to kurna go wykręca, albo jeszcze się boi, bo nie daj Bóg tam jakiegoś uczulenia dostanie. Oczywiście są osoby, które są czasami uczulone, tak, jak to się mówi, albo mają alergię na załóżmy na miód. Z tym, że, no drodzy Państwo, znacie moje podejście do tego. To nie są alergie. Organizm się w tym momencie oczyszcza. I jeżeli ktoś ma coś tak, jak takie objawy, to jest tylko taki sygnał, według mnie, żeby stosować produkty pszczele w mniejszej ilości. Nie w dużych ilościach, tylko w mniejszej, powoli. Wtedy te objawy będą łagodniejsze. Kiedy nastąpi, bo jeżeli my przez lata zbieraliśmy i teraz przy pomocy miodu organizm się uaktywnia, on zaczyna się oczyszczać i wywala to na skórę i zaczynają być jakieś chrypki, kaszle, no to w tym momencie to jest sygnał, no jeżeli nie chcę tych objawów mieć bardzo przeszkadzających mi w codziennym funkcjonowaniu, żeby no nie przestawać, tylko po prostu mniejsze ilości, tak, żeby objawy były łagodniejsze, ale żeby ten proces oczyszczania trwał, żebyśmy się w końcu oczyścili. Bo jak my tylko dbamy o to, żeby na zewnątrz nic nie było, a w środku dalej robimy sobie śmietnik, no to w pewnym momencie no nie ma siły, organizm nie da rady. I tak jak czytałem pewne cytaty z poprzednich publikacji, po prostu dochodzi do zniszczenia naszego własnego organizmu, no, dzięki któremu po prostu funkcjonujemy w tej rzeczywistości. To taka mała dygresja. Agregacja płytek krwi. Choroby serca i naczyń. Choroba niedokrwienna, zapalenie mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze. Wspomaganie leczenia gruźlicy. Wspomaganie chemioterapii. Ludzie często biorą chemię, nie biorą nic więcej. Ja już mam nadzieję, że już odeszło w niepamięć takie stwierdzenia niektórych lekarzy, że tylko chemia, witaminy C to nie, innych produktów to nie. No właśnie dzięki tej pełnej tablicy Mendelejewa w miodzie, a oprócz tego w miodzie są enzymy. I to tak rzadko występujące enzymy, że szkoda gadać tak naprawdę. To dzięki tym składnikom efekty chemioterapii są lepsze i szybciej wraca się do zdrowia przy stosowaniu właśnie produktów pszczelich. Niedowaga, brak łaknienia, czyli dla osób, które mają problemy w tym momencie z przytyciem, bo takie też są osoby, tak? Produkty pszczele. Drodzy Państwo, no reguluje, no bo to nie jest tak, jeżeli ktoś, są tacy, którzy mają problemy ze schudnięciem, a są tacy, którzy chcieliby parę kilo mieć więcej, a nie mogą. Choroby kobiece, zespół klimakteryjny, choroba popromienna, radio, już tutaj nie widzę dokładnie, bo nie ostro tam lampa błysnęła, coś z nowotworami. W każdym bądź razie bardzo często osoby, które są naświetlane, tak, to samo co przy chemioterapii, szybszy powrót do zdrowia. Przepraszam, napromieniowanie radiacyjne. Dawkowanie pyłu kwiatowego i pierzgi w świetle piśmiennictwa. Może
No, akurat mi tutaj nieostro wyszło. Może tutaj troszeczkę skupimy się na tej tabelce, tak? Tutaj mamy tabelkę, w której podany jest wpływ podawania pyłku kwiatowego na objawy choroby popromiennej u pacjentek z nowotworami szyjki macicy. I tutaj mamy zapalenie pęcherza moczowego, grupa badana 2 osoby, grupa kontrolna 3 osoby, czyli mamy 13% do 30%, czyli w grupie kontrolnej poprawa była no, praktycznie rzecz biorąc ponad 2 razy. Zapalenie odbytnicy 6% do 20%, ponad 2 razy lepsze wyniki. Obniżenie samopoczucia 26%, 70%, no to tu już mamy no, grubo powyżej 2 razy, prawie 3. Zaburzenia snu z 13% do 30%, brak apetytu 6% do 40% poprawa, tak? Mdłości z 19% można 20%, czyli dwukrotna poprawa u osób przyjmujących pyłek kwiatowy i pierzgę. Średnio poprawa ponad dwukrotnie, tak? 15% do 38%. Piśmiennictwo. Ja może chwilę zostawię dla tych Państwa, którzy będą chcieli sobie swoją wiedzę później w przyszłości, żeby wynotować, o ile to możliwe, na jakie pozycje, że tak powiem, traktują. Ja nawet ostatnio znowu byłem w Empiku i powiem szczerze, byłem mile zaskoczony, bo naprawdę sporo było również pozycji na temat miodu. Jedna bardzo, bardzo duża książka opisująca bardzo wiele elementów i również z pokarmami, jak przyrządzać miód na wiele sposobów, tak żeby to no, trochę uatrakcyjnić. No. Chociaż ja jestem zwolennikiem przyjmowania jak najprostszego pokarmów bez zbytniego przetwarzania, by nie traciły swoich właściwości, to jednak dla tych, którzy lubią takie tam udziwnienia, są też takie możliwości. Mam tutaj przed sobą jeszcze książeczkę, której no nie zdążyłem wrzucić do komputera, Henryka Makowicza, Pszczele cuda, ale myślę, że do tego się odniesiemy jeszcze w przyszłości. Ja tylko parę, że tak powiem, cytatów z tej książeczki. Docenijmy pszczoły. Pszczele tajemnice. Tutaj są, może nie, bo to mi za dużo czasu zajmie, nim ja tutaj przelecę tą książkę, wezmę tylko. Tutaj widzę o miodzie, jest dużo napisane. Dobra, nie będę wnikał w to. W każdym bądź razie, drodzy Państwo, rozmawiałem z obydwoma panami i zgodzili się, żebym przeprowadził z nimi wywiad, z tym, że to są ludzie bardzo zajęci i obydwaj będą w moim programie, może nie naraz. Myślę, że atrakcyjniej i fajniej będzie, jeżeli te wszystkie rzeczy, które miałem tutaj nagrane, a których no, nie, z racji problemów takich technicznych nie dane Państwu było wysłuchać. Fajniej będzie, jak oni to sami powiedzą, z własnego doświadczenia. Będzie to druga połowa lutego. Druga połowa lutego, po 17 lutego, myślę, że w jeden weekend z jednym panem, w drugi z drugim, podzielą się ze swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami z Państwem i myślę, że to będą ciekawe rzeczy. Tu mamy rozdziały, to są autorzy tej pozycji. W każdym bądź razie chciałem Państwu jeszcze dzisiaj pokazać jedną rzecz i tylko muszę wrzucić to w taki filmik na temat tego, co robi mikrofala. Pokazałem ten filmik mojej córce i powiem Państwu, byłem zaskoczony tym, co mi powiedziała, bo bo
Zresztą może to później, chociaż powiem może od razu. Większość z nas, no wiecie Państwo o tym, że tak naprawdę, mikrofala nie jest zdrowa, że tam są specyficzne fale, specyficzne pole elektromagnetyczne, które powoduje w sposób sztuczny drgania komórkowe w preparatach poddanych takim zabiegom. Puściłem ten filmik córce i jak usłyszałem to, co mi powiedziała, to byłem w szoku, bo co się okazuje, Amerykanie wszystko go do mikrofali, żeby nie wiem co, o co uzyskać. Pizza, która jest ciepła, jeszcze do mikrofali przed zjedzeniem. Praktycznie rzecz biorąc, z tego co usłyszałem od niej, no aż mi się wierzyć nie chciało, wszystko wrzucają do mikrofali. Czyli pozbawiają te produkty jeszcze bardziej tych składników na poziomie komórkowym, Może zrobimy tak. Także ja mam nadzieję, że Państwo nie stosujecie mikrofali na co dzień. No to jest fajne, jak komuś się spieszy i szybko ciepłe. Ja znam takie sytuacje, gdzie matki nawet serek homogenizowany podgrzewają dzieciom, bo ma być ciepły. No to coś nie tak. No zwierzęta ciepłych pokarmów nie spożywają, a są zdrowe, tak? Także jedzą naturalne rzeczy w naturze, te, które znajdują, a my tak się boimy tej natury, jakbyśmy, nie wiem, skąd my się tutaj wzięli. No nie tędy droga. Może ja puszczę Państwu tutaj zaraz ten filmik, tak żebyśmy... Miło mi, że znów jesteście z nami. Oto program Pixel, w którym dowiecie się wielu faktów i ciekawostek z różnych dziedzin nauki. Jak co tydzień, dostarczamy Wam kolejne... ...też samo gorących zwolenników, co zagorzałych wrogów. Pierwsi z nich chwalą sobie szybkość i łatwość przygotowania posiłków. Drudzy uważają, że jedzenie z mikrofalówki jest niesmaczne, a przede wszystkim niezdrowe. Gdzie leży prawda? Po pierwsze, jedzenie, które przyrządza.